Witajcie ponownie. Dzisiaj, tak jak wspominałem wcześniej, zajmiemy się misjami agentów. Wybraliśmy bodajże odkrywcę. Także lecimy z pierwszą misją. Z takich nowości zakupiłem Omegę, no niestety, skusili mnie. Zobaczymy, czy faktycznie tak mocno boostuje to grę, czy może jest to raczej rzecz niepotrzebna. Na pewno dostałem fajny statek, chyba fajny. Zaraz wam pokażę. Uzbrojonego katalysta. Jaka jest jego faktyczna wartość w walce, nie mam pojęcia. Tak jak mówiłem, gram pierwszy raz, więc no na razie go zachowam, żeby go w jakiś głupi sposób nie stracić. Także póki co sobie będzie w hangarze rdzewiał. Jak bardziej poznam grę, być może zacznę go wykorzystywać. No dobra. Pierwsza misja agentów. Lecimy. Unit Proof of Discovery. Mam nadzieję, że nie będę musiał jakichś skanerów używać ani nic takiego, bo mam nie zainstalowane. Co nam tutaj? Enable your scanner overlay and look around for a location named Anomaly Training Site. Scanners. Nie mam żadnego. Samo się znalazło. Anomaly Training Site. Lety ma. Training container.
Proof of Discovery. Tego właśnie szukaliśmy. Fajne jest to, że jak ukończysz misję, nie musisz sam wracać. Tak jak wiem, przed chwilą w poprzednim filmie narzekałem, że brakuje mi samodzielnego latania, ale skoro już mamy point and click, to fajne jest to, że klepiesz dock i ci automatycznie wraca na stację. O ile się nie rozpierdzielił jakiś asteroid. Mam nadzieję. Docking permission requested. Docking request accepted. Strasznie mnie drażni to. Jakby skanowanie z tyłu dobija. Starter pack na 7 dni. No nie chcemy, mówię, już się skusiłem na omagę na miesiąc, więc chwilowo mnie to nie interere. Dobrze, cóż tu mamy zrobić? Użyj statku, który otrzymasz. Fajne jest to, że agenci początkowo wyposażają nas w dość dużą ilość statków. Dzięki czemu możemy w miarę przyzwoicie rozpocząć grę, nie trzeba jakichś dziwnych kombinacji, że pamiętam jak w zamierzchłych czasach grałem w Frontiera chyba 2,
trzeba było walnąć pierdyliard najtańszych misji w stylu przejść z punktu A do punktu B, żeby zarobić trochę kasy, żeby mieć coś lepszego, z czym szłoby powalczyć chociażby troszeczkę. Nowitasa chcemy. Dobra, ale Nowitas nic tu nie ma z tego co widzę. Echo! Szczerze się przyznam, że nawet jeżeli to są misje, nazwijmy je treningowe, tak? To wolałbym nie lecieć bez broni, chociażby najsłabszej, którą mam na starcie. Jakoś po drodze też dostałem skillbooka. Nie wiem, no. Mamy to, wykorzystamy, co nie? Chyba jednak go nie weźmiemy. Zgaduję, że jeszcze nam się nie przyda. Dobrze, co mieliśmy zrobić? Warp do mission location. No to lecimy. Acceleration gate, no mamy. To mamy nią wziąć, to lećmy. Nie ma na co czekać. Thank you.
Dobrze, dobrze. Do Exploration Supply mamy podlecieć, to lecimy. Darmowe itemki zawsze mile widziane. So, w skanowaniu, o, analizery, sondy i wyrzutnia sond. No dobrze, bierzemy wszystko. No i lecimy do bramy, bo chyba o tym chodzi. Data site. Tak może wyglądać, tak, data site. Jakieś satelity, stacje. Rozwalone stacje. Na luz. Tak, nie mam zamontowanych w tej chwili skanerów, więc nie sprawdzę tego. Tego już się nauczyłem, że no, amunicję do działek można załadować w trakcie lotu w kosmosie, ale jeżeli chcemy założyć nowe, inne wyposażenie statku, musimy być na stacji kosmicznej. Szybciej, hopie! Relic Signatures, czyli nie wiem, no powiedziałbym więcej, ale no niestety ten kawał skały mi tutaj cały widok zasłania. Lećmy do następnej bramy, może w trakcie lotu coś koło czegoś bliżej będziemy przelatywać, to sobie obejrzymy. Relik to pewnie będzie jakieś ruiny, nie? Cholera, brama jest... Jo! Mamy. Spójrzcie. Ale cholercia wie, czy to jakiś... Chyba statek rozwalony. Stacje kosmiczne raczej są...
ciut inaczej ułożone tutaj, tak jak mieliśmy wcześniej. Nie wiem, co odwaliłem. Szkoda, że nie dopracowali tego, żeby faktycznie wyskakiwał z tego mostu, że może wystarczy, że jest tylko w pobliżu. To co jest? Gas site. Czyli jakbyśmy chcieli zapewne zbierać gazy. Zbierać gazy, matko, jak to się źle kojarzy. No ale rozumiecie, o co chodzi. To właśnie w takich miejscach. Dobra, w porządku. Wracamy, misja wykonana. Lecimy do domu. Kuźwa, nie mogę miejsca znaleźć. Za bardzo się odsuwać, bo mam niską czułość na mikrofonie ustawioną, bo szczurki latają i byście tylko słyszeli, jak rozróbę kręcą. Docking permission requested. Docking request accepted. Zagubiłem przez chwilę. Banalnie proste misje, wpada kasa, wpada statek. No nie, źle powiedziałbym. Dobra. Co to masz ciekawego dalej dla mnie? Kolejny proof of discovery. Aha, czyli będzie naukowo używania skanerów. Civilian data analyzer. No dobra, poproszę go. Sąd też zamontujemy. Nie wiem, czy nie będzie to potrzebne w tej misji. I załadujemy ją od razu. W sumie relika analizera też możemy założyć. No, mamy miejsce, po co ma nam zalegać w ładowni, co nie? Dobrze. Zeskanować miejsce. Sondami. Się nagrody jak szalone sypią. Właśnie widzieliście, dostałem też książkę z umiejętnościami. W
sumie nic nie stoi chyba na przeszkodzie, żebym ją sobie wstrzyknął. Bo z automatu on się ich chyba nie uczy dokładnie. Ja nie wziąłem misji? Naprawdę? Tak właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj polski czat znalazłem, w zasadzie zostałem zaproszony na niego przez Haldarisa, mam nadzieję, że poprawnie wymawiam nick. Jego nazwa, możecie znaleźć sami, dołączyć, WH0PS Public. Jeżeli czegoś nie wiecie, myślę, że zawsze się znajdzie ktoś, kto wam pomoże i odpowie. Tak samo właśnie dołączyłem. Ponownie zostałem zaproszony przez Haldarisa do polskiej korporacji Undocket Runaway. Także pozdrawiam wszystkich stąd. Mam nadzieję, że mogę o was wspomnieć. I zachęcam do dołączenia. Matko kochany. Moja żona ma idealne wyczucie. Zawsze. Zawsze jak nagrywam. Do mnie pisze. Nie no, żebyście mi źle nie zrozumieli, jest kochana i uwielbiam ją. Ale timing ma najlepszy, nie? Już jestem w sorki. Dobra, spróbujmy ogarnąć teraz temata. Szczerze, że nie mam pojęcia, co robię. O, ale relic training site, data training site. My mieliśmy datę, nie? Thank you.
cię jeszcze raz, Anela? Spróbujmy, no, chyba nie zaszkodzi to. Jeszcze raz, żeby się pojawiło na zielono. No to lecimy tam. Fajnie, że można z tego ekranu wybrać też lota. Nie trzeba gdzieś szukać, cholernie wie gdzie. Troszkę się osrałem, bo spodziewałem się, że to będzie jakiś inny statek kosmiczny, ale chyba mam nie głęboko w tył. Ja coś dziwnego odwaliłem. I co? Okej. Nie mam pojęcia, co zrobiłem. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. No, ale udało się. Da logicznie ogarnąć. Nie wiem, być może ta ilość, te cyfry, które mi się wyświetlały, jak klikałem, jest to ilość ruchów potrzebnych do otwarcia, ale szczerze się przyznam, nie mam zielonego pojęcia.
zagadajmy z naszą agentką. Nie będzie patrzeć. Wpadło trochę hajsu. Wpadł dodatkowy sprzęt do statku, więc nie jest źle. Dobra, tu chyba będzie to samo, tylko musimy znaleźć jakieś tam wykopaliska. Mam taką nadzieję, bo nie czytałem. Skanery, sondy. Ciekawe, czy mogę tak blisko stacji pierdyknąć sondą. Co to jest? Co to za czerwone kółko? Czemu mi się to nie podoba? Nie mam. Halko. Czemu mi rozładowało? Nie mam pojęcia, co tu się właśnie wydarzyło. Ale nic. Grunt, że nie muszę wracać na stację, się zaopatrywać w to. Data trening nas nie interesuje, nie? Chcielibyśmy relikt. Takowego nie ma, nie widzę tu. Spróbujemy tu. Nie wierzyć, że kurczę. Tu nie ma. Jest scanning 1. To jest typowy relic site. To raczej nie jest to, czego szukamy. A tu jest, patrzcie. Ślepy to nie widział.
drive active. Bym poleciał na jakieś faktyczne wykopaliska i pęcki bym dostał. Lećmy tam. Kurde, chciałbym to lepiej obejrzeć, ale światło zbytnio nie pozwala. A, czyli odblokowujemy tak samo, dobra. Cztery. No to bez sensu. 3. Ładunki. Jeden, czyli skoro tu było dwa, może być iste i dobra. Zaczynam to kminić. Wydaje mi się, że normalnie bym tego nie zhakował chyba, bo zostało mi tam 5 ładunków, a potrzebowałbym ich 10. Ale póki co ciągle zgaduję, ciągle nie jestem pewien. Podejrzewam, że w trakcie normalnej gry, jak kiedyś coś spierdzielę, to się dowiem. Docking permission requested. Docking request accepted. Kolejny stateczek jako nagroda. No dobra, teraz pewnie już po prostu spadać gaz, to lecimy. Fajnie, bo akurat się w godzince zmieścimy, niecałej.
pamiętajmy, żeby zabrać to. Nie wiem, czy jest to niezbędne. Ale skoro to jest jakiś klucz do przejścia, czy jak to się nazywa, to może być przydatne. Zwiększa siłę skanowania sondy. Na statku chyba nie jest jakoś must have, co w tej chwili. Chyba jest na dwa sloty. Co się upewnię, czy... Znowu muszę skanować? Chyba tak. Oddzieli gaz w zapalniczce. Gaz trening mamy. The fuck, tak daleko? Jest to potrzebne. Ej, tu jest bliżej, patrz. O, najgorzej. Znikło mi. Dobra, chyba się udało.
wniknąć przez bramę. Nie trafiłem. Wracamy. Te pierwsze misje no, są dość banalne, no, żeby nie powiedzieć nudne, ale dają całkiem fajne pojęcie, w jaki sposób się poruszać w grze, więc warto. Z drugiej strony, no kurczę, dostajecie statki, dostajecie hajs. Tak naprawdę no, ryzyko z tego co widzę jest zerowe. Opłaca, podejrzewam. Docking permission requested. Zresztą nawet jak na światowym czacie widziałam tutaj w zakładce Rookie Health, bardzo dużo ludzi mówiło, żeby niezależnie od ścieżki, jaką wybierzecie, i tak wykonać wszystkie misje agentów. Ten oto sposób. Pierwsze mamy zaliczone. Dostaliśmy. Ile? Tego nie chcę. Troszkę nagród. Nie wiem, co to jest. Expert Systems, no blukajmy. A dobra. Czyli jakieś dodatkowe możliwości szkolenia. W sumie czat. Ale zostawimy to na później. Bo póki co sam nie ogarniam tematu, więc chciałbym się podpytać tutaj bardziej doświadczonych graczy, w co warto, w co nie warto inwestować. Jeszcze tylko chciałbym wam coś pokazać. Spójrzcie, dostałem za ukończenie tych 5 misji, w sumie no za 5 misję, no albo na pewno z tych 5, tak? Kolejny stateczek, więc trochę taki rozkraczony, no ale o gustach podobno się nie dyskutuje. Słyszałem, że dość łatwo tutaj stracić statki, więc zaplecze w hangarze myślę, że jak najbardziej mile widziane. Dobrze, pierwszego agenta mam odhaczonego. Na ten odcinek myślę, że wystarczy. I zabierzemy się następnym za kolejnego. Jeszcze nie wiem którego. Poczytam, popatrzę i wybiorę już poza odcinkiem. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia.